Mimo że od śmierci kory 67L. Minął już rok, to jednak mąż zmarłej artystki Kamil Sipowicz 66L. Wciąż nie może się pogodzić z utratą ukochanej. Byłem niedawno w Krakowie. Pojechałem na ulicę Grodgera, gdzie w dzieciństwie mieszkała. Popłakałem się. Bo dotarło do mnie, że to piękna. Secesyjna kamienica z wielkimi apartamentami, akora, sprawdź. Żyła w piwnicy, wyznał poruszony Kamil Sipowicz. Reklama mąż zmarła i rok temu artystki wciąż. Jest w żałobie i nie potrafi otrząsnąć się po stracie. Żona często mu się śni. Dużo o niej myśli, o jej twórczości, a także o trudnym dzieciństwie. Dlatego pojechał do miejsca, w którym się wychowała. Nad pobliską rzekę, młynówkę, gdzie chodziła do sadu na jabłka i śliwki, i do kościoła źw. Szczepana. Przedzielali te piwnicę kocem. Była piątym dzieckiem. Miała starego schorowanego ojca. Matka była chora na gruźlicę. Nie udźwignęła ciężaru i wysłała ją do domu dziecka. Jednego, drugiego. Wspomina Kamil. Piosenkarka miała zaledwie trzy latka. Kiedy została rozdzielona z rodziną, to odcisnęło na niej ogromne piętno. Wdowiec odwiedził też miejscowości, przypominające mu wspólne, szczęśliwe chwile. Wybrał się samochodem w podróż po Europie. Nie zakładał, z góry, do których miasta zawita, a i tak coś prowadziło go tam, gdzie wcześniej był z ukochaną, na południe Francji, do Hiszpanii. Wielki sentyment ma też do domu, w bliżowie na roztoczu. Kora kochała ten zakątek. Tęsknię za życiem. Które mieliśmy. Ciągle wracają wspomnienia. Wyznaje Kamil. Zobacz więcej materiału wideo.